Hej moi drodzy, cześć! Witajcie na kanale Poziomka, na kanale, na którym będziemy się bawić ciastoliną Play-Doh. Przenosimy się do wioski Smurfów, do kuchni Smurfa kucharza. Co dzisiaj nam przyrządzi, co będzie gotował, to zaraz się przekonacie. Tra la 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 la, to jest Smurfów świat. Tra la 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 la, a oto moja kuchnia. Hejka dzieciaki, cześć! Fajnie, że do mnie dzisiaj wpadliście. Ohoho! Godzina 8:17. Zaczyna się robić późno. Zaraz smerfetka wpadnie na śniadanko do mnie. Ciekawe, na co tym razem będzie miała ochotę. Zresztą nieważne. Przygotuję dla niej wszystko, co tylko będzie chciała. O tak! Kucharzu, kucharzu, już jestem. I to bardzo, ale to bardzo głodna. Potrzebuję dzisiaj naprawdę duże śniadanie, żeby mieć siłę i energię na cały dzień. Już jestem zwarty i gotowy do gotowania. Jajecznica, trochę mięska, warzywa, czy może tosty z marmoladą? Ojej, wszystko jest takie apetyczne, może jednak zdecyduję się no nie wiem, zrób mi to wszystko. Jestem naprawdę głodna, do późna czytałam książki i teraz to aż słyszę, że mi burczy w brzuszku. W takim razie nie ma na co czekać. Nie cierpię, gdy w naszej wiosce jest ktoś głodny. Teraz to mówię zupełnie jak Maruda. No to najpierw zrobimy tosty. Bierzemy toster. Tak, przyłożyć i tutaj do środka włożyć ciastolinę żółtą. To będą przepyszne, maślane tosty. Uwaga, tutaj jeszcze z góry wyrównamy. I czy tosty nam zaraz wyskoczą z tostera? Ciepłe tosty wyskakują dla mojej kochanej smurfetki. Pychota. Jeszcze na to pójdzie dżemik. Teraz rozsmarujemy tutaj przepyszny dżemik. O, tak z każdej strony. Pychotka. Ale te tosty pachną z daleka. I jeszcze na drugim. No dobra, teraz chyba muszę zrobić to jajko soczone dla smurfetki. Mamy białko. Zrobimy taki kształt. Mamy żółtko, chyba troszeczkę za duże. O, w ten sposób. Tutaj troszeczkę tak rozciągniemy. Jajko sadzone nigdy nie jest takie idealnie równe. I na patelnię. A patelnię na moją kuchenkę. Chwilka, chwilka, zaraz chyba będzie zrobione. Oj, żeby mi się nie przypiekło, smurfetce nie będzie to smakować. Już odrywamy, ściągam i ląduje to na talerzu. O, tutaj obok tostów zaraz śniadanie będzie gotowe. I jeszcze do śniadanka dobre będą warzywka. Brokuł może być. O, taki przepiękny zielony. I do tego pyszne pomidory. Pomidorów zrobię dużo. Smurfetka je naprawdę uwielbia. Nadmiar ciastoliny ściągamy. Wyrównujemy boki i mamy śliczny plasterek pomidorka. No to zrobimy jeszcze jeden. I jeszcze trzeci. A co tam? Smurfetka mówiła, że jest naprawdę bardzo, ale to bardzo głodna. Zaraz pomidorek będzie. Tym, 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 pomidorek i brokuł obok jajeczka. Wszystko wydaje się być w porządku. Czy na pewno o wszystkim pamiętałem? Tosty, jajko, warzywka. Aj, chyba wiem. Miało być jakieś mięsko. Co by tutaj zrobić? Boczek smażony, taki chrupiący? Nie, smurfetka za nim nie przepada. Może kiełbaska? O, na pewno na kiełbaskę się skusi. Kiełbaska musi być brązowa i przede wszystkim podłużna. Zrobimy dwie kiełbaski. To będzie pierwsza. Dokładnie, trzeba ją tutaj zaokrąglić.
A to będzie druga. Na to jeszcze takie nacięcia. I hops, wszystko pięknie usmażymy. Śniadanko już teraz na pewno będzie gotowe. Te kiełbaski, smerfetce na pewno posmakują. O, chyba już mogę je wyciągać. I położyć tutaj. Wow, ciekawe, czy smerfetka da radę to wszystko sama zjeść. Smerfetko, moja droga, śniadanko już jest gotowe. Przepyszny talerz. No chodź, sprawdź. Powiedz, czy ci wszystko smakuje. Kucharzu, ty chyba włożyłeś całe serce w przygotowanie tego posiłku, ale od razu jestem o wiele bardziej szczęśliwa. Z takim pysznym jedzeniem super jest zacząć każdy dzień. Smerfetko, mam nadzieję, że będziesz do mnie codziennie przychodzić od samego rana, a ja będę cię częstować takim oto przepysznym i zdrowym śniadankiem. Ale wiesz, że jak rozejdzie się plotka po wiosce smerfów, to tutaj już jutro będzie wielka kolejka do ciebie i będziesz musiał dla wszystkich zrobić takie śniadanko. Ale pyszne są te pomidorki. A ten tost naprawdę wspaniały, jaki słodziutki. A wy, moi kochani, napiszcie w komentarzu, co najbardziej lubicie jeść na śniadanie. Co wam daje energii na cały dzień? Smerfetka niby taka mała, a potrafi zjeść cały talerz jedzenia od rana, ale to bardzo dobrze. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Co sądzicie o mojej kuchni Play-Doh? Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!